powinniśmy zostać w Unii według pani, bo dużo osób tak? nie za Unią. A ja jestem za. Nie ma granic. Młodzież się może uczyć, gdzie chce. Pieniądze idą z Unii na drogi, na... No tak, drogi. Euro powinniśmy wprowadzić jako waluta, czy już za dużo by było? Ja to bym wprowadził. Jak wyjdziemy z... Owszem, bo teraz byłam właśnie w przychodni. Ja się czeka do lekarza? Na przykład do kardiologa dopiero na przyszły rok. I będzie pani czekać? Prywatnie. Nie, to nie o mnie chodzi. A nie, ale ogólnie... To zależy. Zależy od sytuacji, od co robię. Tak, tak. Dla Tuska, no ja go popieram. No dobra, jakie ma takie zalety Tusk? Dwie, trzy, tak, ostatnie zdanie jeszcze. Że jest za Polską. Za Polską. Oczywiście. A Morawiecki, Kaczyński? Absolutnie nie. Absolutnie nie. A kto na prezydenta jeszcze by się nadawał? Tak, kogo pani by wystawiła w tej opcji? W tej opcji na prezydenta, jak odejdzie pan Duda. O, Morawiecki tam się szykuje, widziałem na przykład te spisy. W życiu. Czy na prezydenta nie, Morawiecki. Tusk, Trzaskowski. To z nich. A Hołownia? Będzie jak pani myśli? Może i tak, no. Nie wiadomo już, za wcześnie. Jeszcze jest za wcześnie. Ale aby nie Morawiecki. Absolutnie, to jest krętarz jak nie wiem co. 800 plus chyba. Komu dałaś na przykład? 800 plus, komu by pani dała? Co jest najbiedniej, nie wszystkim. A pracującym? Czy nie pracującym, czy wszystkim? No nie wszystkim. Nie wszystkim. Nie. Czyli jakoś to weryfikować, tak? Tak, tak. No. A babciowe na przykład, teraz nowy temat jest. Może być, żeby młodzi wrócili do pracy. To jest nowy, tak? Tak, to jest. Takie żłobki, powinny być takie rzeczy. Co jest jeszcze do zmian, takie ostatnie zdanie? Co by pani tak zmieniła w pierwszym rzucie? Co by pani Tuskowi tak doradziła, żeby... Coś zrobił jeszcze. Nie, służba zdrowia, te ceny może... Czekała na zmianę. Tak, bardzo. No. Co już dobrze zrobił no, rząd Tuska? Coś zrobił już dobrze, bo... No, tak, krótko. Mamy kasę z Unii. Powinniśmy zostać w Unii według pani, bo dużo osób tak? nie jest za Unią. A ja jestem za. Jakie są plusy, że jesteśmy w tej Unii? W Unii? Tak, plusy, że jesteśmy w... Tak, w Unii jesteśmy. Nie ma granic. Ma granic. Młodzież się może uczyć, gdzie chce. Przemieszczanie tak. jest. Tak. Pieniądze idą z Unii na drogi, na... No tak, drogi. Ocieplanie budynków, na inne te. Ja jestem za Unią. Pani tak samo. Za Unią. A. Pieniądze idą z Unii na drogi, na... No tak, drogi. Ale jakie są zalety że tej zmiany na euro z złotego? My jesteśmy w Unii, powinniśmy mieć euro. Bo innymi chyba to będzie tak. Co były zawsze. No to są chyba żarty. Jakie nowocześniejsze to słownictwo są w... Pani ma dobrą emeryturę, tak? No czy ja wiem, czy dobrą. Poniżej dwóch, powyżej trzech, tak mniej więcej. Powyżej trzech. A to pani tu jedna na sto i większość po 1500, 1300, 400, 600. No wiem, bo sąsiadów też takich mam, a... Pani się udało. Dużo pracy było pewnie, dużo lat pracy, tak? No i dużo lat pracy. 30, 40, ile było tych lat pracy, pamiętam? 30. A, to ładnie. Co pani radzi o takim osobom, co mają małą emeryturę? Co, jak im pomóc można? Co rząd powinien zrobić? No myślę, że jakieś dodatkowe.